Witajcie serdecznie w Solcu Kujawskim, siedzibie firmy Autos. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o serwisowaniu układu klimatyzacji, o urządzeniach dedykowanych serwisowaniu klimatyzacji. Jest ze mną Leszek Marcinkowski, człowiek z działu wyposażenia warsztatu. Witam Ciebie, Leszku. Witam, witam. Leszek, na samym starcie, czy stacja do klimatyzacji to jest dobra inwestycja? Oczywiście, że tak. Z wielu względów. Po pierwsze, może nam przynieść zakup takiej maszyny bezpośrednie, wymierne korzyści finansowe? No dobra, to porozmawiajmy o tym. Chciałbym kupić stację. Pytanie, po ilu serwisach ta stacja zarobi na siebie? Oczywiście zależy od wielkości układów, od wielkości floty. A jak myślisz, Karol, ile trzeba było zrobić samochodów? Jakby to można było sprawnie policzyć, uwzględniając koszty dojazdu do serwisu, który obsługuje układy klimatyzacji, koszty czynnika? No to już liczymy. I wiele innych. To już liczymy. Kupuję sobie na przykład taką stację jak Syberia Seria 7. Kosztuje około niecałe 10 tysięcy złotych. Szoruję do księgowości. Księgowa ma dla mnie dobrą wiadomość, ponieważ mogę sobie wrzucić tą stację od razu 100% w koszty, nie muszę jej amortyzować. Czyli zaoszczędziłem przynajmniej 19%. Już pierwsza korzyść. Już pierwsza korzyść. Dalej. Mam w tym momencie 7900 zł do wykorzystania. Serwis klimatyzacji kosztuje, skłamałbym, jakbym powiedział, 200-250 zł. Tutaj ciężko powiedzieć, jakie są cenniki w poszczególnych regionach. Bo to zależy od regionu. Oczywiście. Poszerzmy nawet te widełki od 150 do 300 zł. Czyli średnio 200 zł, powiedzmy. Tak. Zarabiam na czynniku chłodniczym, czyli do układu klimatyzacji przeważnie około 300-500 gramów muszę uzupełnić czynnika. Razy 30 zł na 100 gramach wychodzi mi w tym momencie około 100-120 zł zarobione na czynniku chłodniczym. Czyli na samym czynniku i na samym serwisie ponad 300 zł zarabiam. Na jednym przeglądzie. Chyba, że będziesz miał pusty układ w samochodzie ciężarowym, gdzie jest około kilograma, wtedy te koszty automatycznie rosną. I przychody zatem również. 300 zł, 7800 do zbilansowania. Wychodzi mi, że około 25 samochodów, maksymalnie w czarnym scenariuszu 30 samochodów i zarobiłem już na taką stację. Dobrze liczę? Prawie dobrze. Pominąłeś bardzo istotne koszty, szczególnie jeżeli mówimy o branży transportowej, czyli dojazd autem do serwisu w celu wykonania tej usługi. No tak. Nie mówię o samym paliwie. Serwis może być blisko. Czas kierowcy, czas, który ten kierowca będzie musiał spędzić w momencie, kiedy usługa będzie wykonywana i brak możliwości wykorzystania auta w tym momencie do zarabiania pieniędzy. Widzicie sami Państwo, że zakup klimatyzacji wydaje się racjonalny. No dobra, ale teraz Leszek, bo my tak trochę upraszczamy sprawę, że to zarabia, że to szybko się zwróci, ale stacja do klimatyzacji to jest nowy obszar dla mechanika. Tam trzeba trochę jednak mimo wszystko tej wiedzy zaczerpnąć. Jeżeli kupię taką stację w Autosie, to na co mogę liczyć? Na kompleksowe szkolenie z obsługi stacji, dużo informacji na temat tego, w jaki sposób układ klimatyzacji w samochodzie działa i jak go diagnozować. Sprzedajemy urządzenie z wiedzą. Czyli co, przyjedzie do mnie specjalista, opowie mi o tym, jak układ klimatyzacji działa, nauczy mnie obsługiwać stacji do klimatyzacji, tak? Oczywiście. I w razie czego będzie mógł pomóc telefonicznie, jeżeli pojawią się jakieś wątpliwości. Czyli jeszcze wsparcie techniczne na telefon, tak? Oczywiście. No dobra, czyli wiemy już, że stację możemy w Autosie kupić na każdą kieszeń i spełnić każde oczekiwania. Wiemy, że to się opłaca i 20 parę samochodów przeserwisujemy i mamy już zbilansowany zakup. Wiemy również, że nas Autos nauczy jak obsługiwać klimatyzację. Został jeszcze jeden aspekt. Żeby serwisować klimatyzację w pojazdach, trzeba mieć specjalne uprawnienia, prawda? Oczywiście, bardzo dobra uwaga. I tutaj uprawnienia, jakie musimy zdobyć, zależą od tego, jakie pojazdy chcemy obsługiwać. Ale rozumiem, że w każdym z tych przypadków Autos jest w stanie mi pomóc, tak? Naturalnie. Leszek, o jednej rzeczy jeszcze zapomniałem zapytać. Chyba najważniejszej. Czas.
Nasi klienci są zabiegani, często mają masę rzeczy na głowie, nie mają ludzi do pracy, mechaników brakuje, fachowców. Powiedz mi, masz odpowiedź na taki problem? Oczywiście, wszystkie stacje, które mamy w ofercie, działają w trybie automatycznym. Najprostsza obsługa okresowa klimatyzacji zamyka się w poświęceniu kilku minut dosłownie na ustawienie maszyny, włączenie jej i potem odłączenie od napełnionego układu. Czyli wybieram z bazy danych markę, model, zakładam węże na krótce serwisowe i koniec. Oczywiście, kilka kliknięć w klawiaturę i robota robi się sama, można powiedzieć. Jak widzicie Państwo, mamy odpowiedź na każde Wasze pytanie. Jeżeli jeszcze coś Was notuje, zachęcamy do kontaktu.